Medal Valor Omaha. A więc witajcie moi ukochani widzowie. Oto pierwszy gameplay na kanale Michal Media. Jak sami zapewne widzicie, to jest gra Medal of Valor, czyli mobilny, tak jakby następca Medal of Honor. Trochę sobie podgłoszę. Jak widzicie, tutaj jest po bojowisko, po walce, jak ja typowe lądowania na plaży Omaha. Akurat chciałbym jeszcze upomnieć, że wersja płatna tej gry oferuje kontroler, więc oferuje kontroler, a jako że jestem trochę takim Januszem, to jednak wezmę po prostu, o. Zagram sobie w darmową wersję. Niestety. No a propos, skoro jesteśmy już przy moim padzie, to no trochę nie wiem, jakie gry mogą za pomocą niego działać. Wiem, że działają Trigger 2, Asphalt, ale nie jestem do końca pewny w przypadku. Ale nie, ale. Jestem do końca pewny w innych przypadkach. Plaża Omaha, 6.9.1944. Możecie mi napisać w komentarzu, co to znaczy. Wtedy Coleman. Oho, jesteśmy gotowi. Widzicie? To jest taki trochę remake pierwszego Medal of Valor. Jak w Medal of Honor Frontline zaczynamy. Aby się poruszać, użyj lewego drążka. Drążka ekranowego. Aj, ładnie. Aby kucnąć dotknięcie ikony stojącego żołnierza. I need you to get this man to the medics. Yes, sir. Ho, jaka ta gra jest rozbudowana. Niech to. Zanieś Romego, zanieś Romego, to było napisane. Nie za robota, we will get him patched up. Zapakujemy go. Medal zdobyty. Holender, zapomniałem wyłączyć reklamy. Przepraszam. Ale mam rozumieć, że to był punkt kontrolny. Czekajcie. Teraz nie powinny mi te reklamy przeklęte przeszkadzać. Ale... przeklęte lagiszcza. Czy ja w ogóle mam... Tak, mam przy sobie inne bronie. One of the boats took a hit. Go get our ammo. Mogę się ponad amunicję. Błagam, niech mnie też kopersony nie trafią. Dobra robota, żołnierzu. Tak, fair. To jest apteczka? No, nie mogę do niej podejść, bo... Our men need covering fire. Take out those gunners. Okej, mam przy sobie karabin snajperski. Aby wycelować, dotknij ikonę celowania. Aby celować, użyj snajpera i palce po prawej ekranie.
aby strzelić, dotknij ikonę wystrzelonego pocisku! Nie! Kuchnij! Zdjęty! Akurat grałem w poprzedniej części Medal of Valor i... Muszę... No, jeżeli chodzi z kolei o Medal of Valor, to grałem no w parę części i muszę przyznać, że jestem zachwycony. Taki... podejście do sprawy przez studio. No właśnie. Nice work, move up the beach. Nasza robota, udaj się na przód plaży. What the hell? To jest niemożliwe. Wyłączcie tę reklamę, durna. Nie. Nasz Enchainer puścił eksplozywsy. Weź je. Nie mogę się doczekać, kiedy otrzymam telefon w Xiaomi. Dzięki, teraz... Nie, no następnym razem sobie zagram w coś płynniejszego, albo po prostu... Zagram w to... Może zagram to następnym razem na niskiej rozdzielczości. Put that scope to work, to jest... underreach. Snajperzyna... Nie! Znowu zginę, trzymając snajperkę w rękach, to jest... To jest ironia nie ma tego słowa, po prostu. Przynajmniej paru zdjąłem. No gdzie się ustawiłeś, debilu? Aha, nieważne. No i zamiast tego ekranu game over po prostu mam... Wnosi się do innego portera jak w Battlefieldzie. Dobrze strzelasz. See if anyone else needs help. Zobacz, czy ktoś jeszcze nie potrzebuje pomocy. Ta gra chodzi po lampkach na sekundę. Let's do the take out the gunners.
A masz to nazisto. Aj! Pamiętaj o swojej mentalności. Jeśli spadnie do zera, możesz się domyśleć, jak to się skończy. Good shopping, move up the beach. Dobra, akurat chciałem się teraz przekonać. Aby się wzmocnić mentalnie, naciśnij przy... Dotknij ikony u głowy z zębatkami. O, trochę mnie laguje. O! Go get that Bangalore. Apteczka? Nie no... Jak to możliwe, że gra się u mnie tak wiesza? Medal of Valor 4 jakoś było trochę więcej klatek na sekundę. Naprawdę. Okej, zanieśmy do tego sierżanta. Zasłoń uszy! Jesteśmy! Haha! A teraz czas się przebić przez tych niemiaszków. Au! Złap Thompsona! You and Baker squad clear to bunkers. Oczyść bunkiery z Bakerem. Okej, okay. What the hell? No i do każdej z broni mam nieskończoną amunicję. Okej. Okay. Aha, i tak mogę celować z Thompsona. Wow! Poważnie celowanie przez przyrządy poszło w las? A macie, nic nam nie zrobicie, frajerzy. Boom, o. Widzę, że niemiachy w tej grze to cienkie parówy, które padają po jednym strzale, czegokolwiek by się do nich nie strzelało. A, byli przygotowani.
Teraz muszę iść oczyścić tamte bunkry. Nie mogę na przykład zrobić tego ze snajpery. Oczy też są przygotowani na najgorsze. Zlikwidowani. Może niby tylko cztery bronie są tutaj przedostępne. Super, mnie to nie przeszkadza. Tak samo jak grafika. Możecie też przeczytać recenzji. Moją recenzję pierwszej części Medal of Valor na Google Play. Sama gra jest w Google Play, polecam. Ale szczególnie tą wersję płatną, bo można grać z kontrolerem i pod... I no właśnie, bo ja mam gamepada, ale... No, z tego co widzę, mi wszyscy podają po jednym strzale. Dobra robota, synu. Teraz idź oczyść bunkr artylerii. Gin. O, no i FPS mi zaczęły trochę wracać. Cholera, boli mnie ręka. Nikt mnie już nie powstrzyma przed robieniem największego! Co ty kiedykolwiek zrobiłem? Wiedziałem, że ktoś się na mnie czai. Po prostu przeczuwałem. Gratulacje, żołnierzu! Udało nam się! No i co teraz? Casualena Dideju został eksterminowany w dziesiątkach tysięcy razy. Bez kasu. Prawda historyczna. Widzicie, co tu jest napisane. No i to niestety wszystko. Gdyby ktoś z gry online napisał recenzję tej gry, to na pewno zawarłby to, że jest ona krótka. I o, medale. Ukończ grę. Ukończ misję. Umrzyj na polu. Ukończ 5 misji. A pod tymi dwoma medalami pewnie kryje się... No właśnie. No to cóż. W sumie nie wiem, czy mamy teraz skończyć, czy nie. No to może sobie zagrajmy jeszcze raz, bo pewnie za te dwa medale... To ukończ grę bez umiera... Oznaczają... Żeby nie umiera... Oznaczają się tym, żeby nie umierać na polu bitwy. Tak więc zobaczmy. Przejdźmy tą grę jeszcze raz. Proszę o macha. Niech to, nie pamiętam co to jest to Dune, ale na pewno to był... Tak, to jest lipiec. Dune to jest lipiec. No i o, FPS-ów jest już troszkę więcej. Bo zmniejszyłem jakość tekstur. Ale wolałbym to nagrywać na telefonie Xiaomi.
Jazda! Wow! Wyrzuciło nas! No i znowu jedziemy. No, co się stało? One of the boats look at... Jedna z łodzi została złamana. Weź amunicję. To nie jest przypadkiem moja łódź? Chyba nie. Porany. Przepraszam. Uwaga! Czekam na kolejną część tej serii, która tym razem będzie osadzona w współczesności. Albo no, będzie opowiadała o przyszłym konflikcie, na przykład w Wietnamie. Dobra robota, żołnierzu. Zanieś tego człowieka do medyków. Biegiem, żeby nie umrzeć. Dobra robota, teraz... Uleczymy go. Our men need covering fire. Take out those gunners. Akurat za każdym razem, kiedy biorę snajperkę, muszę zostać zastrzelony, ale nie. Oczywiście pamiętajmy, że śmieć tutaj spłatwał, bo w końcu wojna. Wow! Dobra robota, teraz udaj się naprzód plaży. Gdzie tu jest apteczka? Oj, nie. Nie ma tu apteczki! Nie. To są... Wszystko jasne. Sprawa wyjaśniona. Nie umieraj mi tu, żołnierzu! Nie! Akurat na otwartym polu. Najgorzej. No nie, zrespiło mnie. Zrespiło mnie poza mapą. Come on, co tu się dzieje? Okej, wracam do was za chwilę. Okej, no i jestem z wami z powrotem, moi drodzy. Akurat jak zapewne już troszkę zauważyliście, uznałem, że walić to. I raczej niech już będzie tak, że raczej... Niech, to zginąłem znowu. Postanowiłem jeszcze bardziej zmniejszyć poziom tekstur, żeby mi gra chodziła płynniej, no i troszkę chodzić. No i pogubiłem się w... No i akurat, jak się okazuje, pogubiłem się w zleceniu. Dostanę mi tyle innych karabinów. Wypad.
To wszyscy? Tak, to wszyscy. Nie, znowu za chwilę umrę i będzie źle. Dobrze strzelasz, ale zobaczmy. Teraz zobacz, czy ktoś inny nie potrzebuje pomocy. Dobra, wzmocnijmy. Nie mogę się wzmocnić. Wzmocnijmy się do walki. Dobra, auć! To jest po prostu najgorsze, co mogło się zdarzyć po prostu ever. Ale do urodzin trzeba czekać. No i akurat wyszedłem aż z gry, żeby naprawić ten błąd. No i po powrocie okazało się, że gra mi zapisała tamto, co ostatnio zrobiłem. Gra mi zapisała postęp. Więc... Dziękuję. No ja ci na pewno nie podziękuję za to, że... Najgorzej! No ale z wojną się dyskutuje. Tak samo jak z historią, bo przecież pamiętajmy, że ta gra jest... Lewy bunker! Lewy bunker! Zdejmij gunnerów! O! Nie, nie, nie. Nie strzelać do mnie. Bo zrobiłbym potężne kuku. Nie, uniknął. Bęk! Bęk! Bęk, co jest? Niech to! Niech to, teraz zaczynam padać. Niech to, z jakiegoś powodu teraz zacząłem padać jak mucha. Teraz kolejni żołnierze, w których się wcielam, zaczęli padać jak muchy. No tego pośrodku nie da się zlikwidować. Nie! Dobrze strzelasz, teraz udaj się na... przed plaży. Znowu strzelę kopytami. Także się po prostu... Dlaczego apteczki są tak... są tak źle porozrzucane tutaj? Właśnie wiadomo, o co chodzi. Mój detonator. Nie, 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 nie. To jest najgorsza rzecz na świecie. Psychopata musiał to stworzyć chyba. Ale dobra, jakoś przeżyję. Zasłoń uszy. Ja naprawdę chciałbym zdobyć te dwa medale, ale chyba coś mi się zdaje, że zrobię to poza odcinkiem. Zabij tego Thompsona i wraz z oddziałem Bakera uda się oczyścić bunkry. Pojedziemy. Super, że mam nieskończoną amunicję. Brak realizmu. Totalny. Nie. Ale no przyznacie w sumie, że klimacik wojny jest troszeczkę chłodny. No ale jednak Pustofi Games za niewmontowanie raczej mechanizmu leczenia się automatycznego
poprzez kucanie, tego raczej się w większości obyć nie zabija. Powinni zostać... Co ja zrobiłem? Powinni zostać powieszeni za, wiecie, jaką część ciała. A przecież na pewno podejrzewam, że właśnie to kryje się pod tymi medalami. No, nie umrzej ani razu. Albo wykonaj parę dziesiąt misji i oraz w sumie wykonaj parę misji bez umierania. Wykonaj misję bez umierania. Nie umierać! Gin! No, ty jaka franca! Gin, miałeś ginąć po jednym strzale, to franco jedna. Jestem ranny. Gram sobie. Mogę wziąć tamtych gości ze snajpry. Bo teraz dam sobie sprawę. Ale trudno. No i proszę państwa, zgin. To jest już pewne na 100%. Czy w tej łapie właśnie pojawił się pistolet? Chyba coś tu... No ale... Pomijając już brak celowania przez przyrządy, jeszcze jednym krokiem wstecz jest jeszcze fizyka zabijanych przeciwników. Teraz idź o coś bunkier artyleryjski, durniu. A te punia! No i później zostali umierać też po jednym czasie z tego wszystkiego. To jest pistoletu. Zostali umierać po jednym strzale. Dobra, artyleria przyjęta. Dobra robota, żołnierzu. Ten dzień jest nasz. No i cóż. Akurat jak już mówiłem wcześniej, te osiągnięcia spróbuję więc zdobyć poza odcinkiem. A jak mi się uda, to dam wam znać. A jeżeli mi się nie uda, to trudno. No a tymczasem do zobaczenia i na razie i widzimy się wkrótce w kolejnych gameplayach. Pozdro!